Nie zawsze chodzi o to, żeby robić wszystko na 100%. Chociaż właściwie zawsze o to chodzi. Już wyjaśniam dlaczego. Dzisiaj rano chciałem poćwiczyć tak jak zwykle, ale najpierw bawiłem się z Sandrusiem i jakoś tak wstając, podnosząc się z pozycji siedzącej na ziemi, właśnie coś mnie tak mocno zaczął rwać w lędźwiach, w dolnej części kręgosłupa, także aż straciłem ten oddech i padłem na ziemię. Ostatnio trochę więcej ćwiczę, więc może gdzieś tam coś zaniedbałem. No i przeciążyłem swoje ciało. No i teraz mimo wszystko spróbowałem zrobić mój trening, tak jak zwykle, z uważnością w to miejsce, starając się oszczędzać na ile mogę, ale okazało się, że no nie jestem w stanie zrobić tego treningu. No i miałem do wyboru dwie opcje. Albo po prostu zrezygnować, odpuścić, stwierdzać, że no odpocznę sobie dzisiaj. I to też nie jest zła opcja, oczywiście. Albo druga opcja, czyli spróbować mimo wszystko zrobić taki trening, który jestem na ten moment w stanie. I o to właśnie chodzi, że każdego dnia nasze 100% będzie inne. Jednego dnia jesteśmy w stanie przenosić góry, mamy wenę, mamy siłę, mamy moc, mamy inspirację, jesteśmy twórczy, przychodzą nam super pomysły, tryskamy energią i wtedy nasze 100% jest daleko. A są inne dni, kiedy nie mamy tyle energii, nie mamy tyle pomysłów, jesteśmy bardziej wyciszeni, bardziej w sobie, wewnątrz. I wtedy też możemy dawać siebie 100%, ale ono będzie znacznie niższe. I chodzi o to, żeby nie starać się za wszelką cenę dążyć do tego najwyższego możliwego 100%, jakie jesteśmy w stanie generalnie osiągać, tylko dążmy do 100%, które na dzisiaj, czy na ten moment, to się w ciągu dnia również może zmieniać, które na ten moment jesteśmy w stanie robić. A nawet powiem więcej, aby iść ciągle do przodu, malutkimi kroczkami, ale do przodu, rozwijać się, to ja bym starał się nawet robić 101%, 100,5%, 102%, na ile jesteśmy w stanie, żeby też nie osiąść na tym poziomie tych 100%, które aktualnie mamy, bo skoro będziemy zawsze dochodzić do tego, do tej granicy naszych 100% na dzisiaj, no to w jaki sposób będziemy w stanie pójść dalej, przekroczyć to. Także dążmy do 100% i trochę na tyle, na ile jesteśmy w stanie każdego dnia. I naprawdę, czasami to może się wydawać, że to jest mało, bo mamy gorszy dzień, ale nie zmuszajmy się właśnie za wszelką cenę, bo wtedy łatwo właśnie stoczyć się w dół. Będziemy się obwiniali, mieli wyrzuty sumienia, że wczoraj tyle zrobiłem, wczoraj zrobiłem dużo mocniejszy trening, dużo bardziej fizyczny i siłowy, bardziej się rozgrzałem, byłem cały spocony, serce było mi dużo szybciej i to był naprawdę taki solidny, fajny, dający miłe poczucie zmęczenia trening. A dzisiaj ten trening był dużo spokojniejszy, w ogóle się nie zmęczyłem, w ogóle się nie spociłem, ale właśnie szukałem tych 101%, 102%, zresztą można zobaczyć to na klipach, że szukam, na ile jestem w stanie ruszać moje ciało na najróżniejszy sposób, tak żeby
te plecy mnie aż tak mocno nie bolały, żeby ich nie nadwyrężać. Nawet nie chodzi o to, czy one mnie bolą, czy nie, ale żeby ich bardziej nie nadwyrężać. Ale z drugiej strony poszukiwałem, czy mogę gdzieś delikatnie, delikatnie te granice przesunąć dalej. I warto sobie zadać nie tyle nawet każdego dnia, co w różnych momentach, kiedy coś robimy, kiedy czujemy frustrację, że nam coś nie idzie, że czujemy, że robimy za mało, zastanówmy się, może to jest właśnie nasze dzisiejsze 100%. A, jeszcze jedno. Dążenie do 100% nie zawsze oznacza, że musimy zawsze osiągnąć to 100%. Ważna jest droga, i chęć i próby dążenia do osiągnięcia tego 100%. I fajnie, jeśli się uda, fajnie, super, jeśli uda nam się te 100 i trochę, ale czasem może wystarczy 50, może wystarczy 10, ale nie osiadajmy w tym. Za jakiś czas spróbujmy znowu. Może nam się uda osiągnąć to 100%, może nie. I to jest okej.